Dzień dobry Państwu. Proszę bardzo. Dziękuję. Na co masz ochotę? Ja wezmę kawę i jakieś ciasto. O, już wiem. A ty? Ja muszę zjeść coś konkretnego. Znowu jestem głodny. Słucham Państwa. I ja poproszę tort orzechowy i cappuccino. A dla Pana? A ja poproszę kanapkę z serem, z szynką i wodę mineralną. Gazowaną czy niegazowaną? Gazowaną. I jeszcze jakiś alkohol. Wódka, koniak, whisky? Koniak. Hennessy raz, ale to dopiero potem. Czy to wszystko? Tak. Raz tort orzechowy, cappuccino, kanapka z serem i z szynką, woda mineralna, niegazowana i Hennessy. Tak. Dziękuję. Piękny widok. Mm-hmm. Tam jest starówka, widzisz? Tak. A tam dalej Odra. Tak. To bardzo ciekawe miasto, bardzo mi się podoba. W ogóle lubię duże miasta. Teraz jest trochę szaro, ale latem Szczecin jest piękniejszy. Dla mnie to nie ma żadnego znaczenia. Najważniejsze, że jesteś tutaj. Razem ze mną. Proszę bardzo. Tort orzechowy dla Pani, prawda? Dla mnie. Proszę bardzo. Kanapkę z serem i szynką przyniosę za chwilkę, dobrze? Dobrze. O, przepraszam. Möchten Sie auch etwas? Eben Sie bitte ein wenig das bestellen. Mit proszę, oder poproszę. Und dem Akkusativ. A ja poproszę kanapkę z serem z szynką. Und hier nun die Speisekarte. Bestellen Sie bitte die hervorgehobenen Speisen und Getränke. Poproszę tort Zachera i czarną herbatę. Poproszę sernik i gorącą czekoladę. Poproszę sałatkę wegetariańską i wodę mineralną niegazowaną. Poproszę kanapkę z indykiem i piwo okocim. Smakowało Państwu? Tak, wszystko było bardzo dobre. Bardzo się cieszę. No to koniak dla Pana. Czy mogę już zabrać talerze? Tak, tak. Dziękuję. Słuchaj, Gośka. Mam ochotę z Tobą pójść do teatru. Chętnie. Tam leży gazeta. Zobacz, co grają. Aha. Ja coś dla nas wybiorę. Informator kulturalny, teatr. Zobacz, co grają w Teatrze Współczesnym. Podobno bardzo dobry. Teatr Współczesny. Dzisiaj i w niedzielę Tristan i Izolda, Joseph Bedier. Co to jest? Nie znam tego. Zobacz, może piszą coś o tej sztuce. Aha. Nie wszystko rozumiem. W każdym razie sztuka pełna silnej i tragicznej miłości. Spektakl pełen poezji. To może być coś dla nas. To ja od razu zadzwonię i zapytam, czy mają bilety. Jaki numer? 648-3635. Teatr Współczesny, kasa, słucham. Dzień dobry, czy są jeszcze bilety na Tristana i Izoldę?
Na dzisiaj już nie. A na niedzielę? Chwileczkę. Tak, tak, na niedzielę jeszcze są. W którym rzędzie ma pani jeszcze wolne miejsca? Na parterze, w 11 rzędzie i w 5 rzędzie też mam jeszcze 2 miejsca. W 5 i 11. A w jakiej cenie są bilety w 5 rzędzie? 25 zł normalne, 20 zł ulgowe. To ja poproszę 2 bilety w 5 rzędzie na niedzielę. Proszę bardzo. Na jakie nazwisko? Na nazwisko Dąbrowska. Do której trzeba odebrać bilety? Najpóźniej na pół godziny przed spektaklem. Dobrze, a o której zaczyna się spektakl? O godzinie 19. Dobrze, dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Wollen Sie ein wenig telefonieren üben? Dann sprechen Sie mir noch. Versuchen Sie vielleicht auch, die Fragen zu variieren und achten Sie auf die Antwort. Teatr Polski, kasa, słucham. Dzień dobry, czy są jeszcze bilety na Hamleta? Czy są jeszcze bilety na Fausta? Na wtorek czy na czwartek? Na wtorek. Na czwartek. Tak, są. W którym rzędzie są jeszcze wolne miejsca? Gdzie pani ma jeszcze wolne miejsca? W 6 i w 7 rzędzie. Chciałabym zarezerwować 2 bilety w 6 rzędzie. Chciałabym zarezerwować 3 bilety w 7 rzędzie. Na jakie nazwisko? Na nazwisko Dąbrowska. Na nazwisko Burmeister. O której zaczyna się przedstawienie? O godzinie 8. No, słyszałeś. Zarezerwowałam bilety na niedzielę. Świetnie, bardzo się cieszę. Ja też. To co, wracamy do hotelu. Dobrze. Rachunek proszę. Proszę bardzo. Płacicie państwo razem? Tak, ja zapraszam. Dziękuję. 55 zł, 50 groszy, proszę. Proszę. Proszę bardzo, reszta dla pana. Dziękuję uprzejmie. Miłego dnia życzę. Do widzenia. No to co? Idziemy. Już prawie 7. Mam nadzieję, że są jeszcze nasze bilety. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zarezerwowałam bilety na Tristana i Izoldę. Na dzisiaj? Tak. Na jakie nazwisko? Dąbrowska. A kiedy pani dzwoniła? W piątek po południu. O, są. 2 miejsca w 5 rzędzie. Dziękuję. Ile płacę? 50 zł. Dziękuję bardzo. Dziękuję. O, żadnia, daj kurtkę. Dobry wieczór państwu. Zapraszam gorąco. Proszę uprzejmie numerek. Miłego wieczoru życzę państwu. Wir wollen schnell noch einen Blick auf die Vergangenheitsformen im polnischen werfen. Hören Sie bitte noch einmal. Nie wiesz, nie dzwoniłeś tam? Myślałem, że ty.
Smakowało Państwu? Zarezerwowałam bilety na Tristana i Izoldę. Kiedy Pani dzwoniła? Die vergangen Heistformen werden im Singular vom Infinitiv des Verbs mit Hilfe des Konsonanten eu gebildet. On, pan, dzwonił. Dabei wird zwischen männlichen und weiblichen Formen unterschieden, je nachdem, ob ein Mann oder eine Frau spricht oder gemeint ist. Die weiblichen Formen erhalten ein a, ona pani dzwoniła. Die Formen der ersten und zweiten Person, ich bzw. du, erhalten noch Personalendungen. Dzwoniłem. Dzwoniłam. Dzwoniłeś, Hannes? Dzwoniłaś, Gosiu? Die Neutrumform auf O wird oft in unpersönlichen Konstruktionen gebraucht. Smakowało Państwu? Hat es Ihnen geschmeckt? Bei Verben auf ech wird das e vor eu, zum a. Zum Beispiel bei myśleć, denken, myślałem, myślałam und so weiter. Setzen Sie nun die folgenden Sätze von der männlichen Form in die weibliche oder umgekehrt und variieren Sie sie dabei sinnvoll. Erst ein Beispiel, dann geht's los. Gdzie studiowałeś, Hannes? Gdzie studiowałaś, Gośka? Hannes przyjechał do Szczecina z Greifswaldu. Gośka przyjechała do Szczecina z Gdańska. Na dworcu kupiłem papierosy. Na dworcu kupiłam gazetę wyborczą. W kawiarni zamówiłem kanapkę, wodę mineralną i koniak. A ja zamówiłam tort orzechowy i cappuccino. Oglądałeś już ten spektakl, Hannes? Oglądałaś już ten spektakl, Gosia? No, i jak Ci się podobało przedstawienie? Bardzo. Świetna inscenizacja. A co Ci się podobało najbardziej? No, to trudno tak od razu powiedzieć. Świetna scenografia, bardzo dobre kostiumy, muzyka świetnie dobrana do nastroju, no i aktorzy grali świetnie. Mnie się podobał główny aktor. Tak. A dla mnie to on był najsłabszy. Najlepsza była ta aktorka. No tak, ona jest kobietą. Przecież wiesz, jak lubię piękne kobiety, Gosia. Dlatego ciebie tak lubię. Jaki ty jesteś szarmancki, mój ty Tristanie. Moja Izoldo. Mam ochotę cię pocałować.